Witam Państwa serdecznie w nowym odcinku Małego Modularza. Dziś przyjrzymy się bardzo soczystemu oscylatorowi firmy Feedback Modules. Oscylator ten nazywa się 259 i jeżeli interesujecie się syntezą modularną, to ta nazwa z pewnością coś Wam mówi. Zgadza się, jest to nawiązanie do klasycznego oscylatora firmy Buchla. Natomiast nie jest to klon, jest to oscylator inspirowany tamtym klasycznym generatorem dźwięku, jest jego rozwinięciem. Jeżeli oglądaliście moje poprzednie odcinki, to zapewne znana Wam jest już firma Feedback Modules, rumuńska firma, która nie jest szerzej znana, a która produkuje naprawdę wyjątkowo ciekawe moduły. Opisywałem już delay, one bit multi-tab delay. Teraz pora właśnie na ten oscylator, który brzmi naprawdę wyjątkowo i sprawdza się szczególnie dobrze w syntezie FM, którą ja osobiście bardzo lubię. Z czym mamy więc do czynienia? Jest to oscylator z rdzeniem trójkątnym, oferujący wyjścia sinusoidy, trójkąta, piły i kwadratu. Kwadratu, kwadrata. Nieistotne. Oscylator ten może również działać jako LFO. Tu mamy przełącznik range, czyli high w zakresie audio, low w zakresie LFO. W centralnym punkcie mamy pokrętło wysokości dźwięku, pitch, oraz fine, czyli precyzyjne dostrajanie tegoż stroju. Tuż obok pokrętła wysokości dźwięku mamy wejście pozwalające na modulację wysokości dźwięku, ale oprócz tego poniżej mamy inne wejście jeszcze, pozwalające również na modulację tego zakresu, ale źródłami bipolarnymi, czyli na przykład poprzez LFO. I takie źródło wpinamy tutaj do wejścia CV-in i głębokość tej modulacji regulujemy za pomocą tego pokrętła tutaj. Oprócz tego mamy jeszcze wejście na modulację FM, tutaj FM in, oraz odpowiadający mu atenuator. I po prawej stronie mamy ostatni parametr. To jest tak zwany lock-in, czyli ten oscylator można synchronizować z innym oscylatorem, wpinając tutaj na przykład falę kwadratową do wejścia lock-in i określając, jak głęboko ma być ta synchronizacja z zewnętrznym oscylatorem, to pełni funkcję tak zwanego soft synku, czyli miękkiej synchronizacji, jakkolwiek perwersyjnie to zabrzmi. Posłuchajmy więc, jak ten oscylator brzmi sauté, zanim zajmiemy się jakimiś bardziej zaawansowanymi aranżacjami. Telefon. Tak brzmi trójkąt. Tak brzmi piła. Tak brzmi kwadrat. Posłuchajmy zatem, co z tego oscylatora można wycisnąć. Mam tutaj wyjście z fali trójkątnej. Do wejścia FM mam podłączoną również falę trójkątną z oscylatora Dixie firmy IntelliGel. Natomiast lock-in podłączony jest do Rubicona, więc w tej chwili te trzy oscylatory razem współdziałają. Sekwencja podawana jest przez drum sequencera, tutaj z prawej strony. Wszystko wędruje na VCA IntelliGela i do miksera.
Posłuchajmy teraz, co się stanie, kiedy do wejścia FM zaaplikuje sygnał z Dixie. Oczywiście w przypadku syntezy FM kluczową rolę ma częstotliwość oscylatora modulującego, w tym wypadku Dixie właśnie. I tutaj warto zaopatrzyć się w coś, co nazywa się Precision Adder. Urządzenie, które pozwoli nam na przełączanie się precyzyjne o oktawę w górę bądź w dół na tym właśnie oscylatorze sterującym. Ja to robię za pomocą Distinga firmy Expert Sleepers i teraz ustawiłem coś, co mi się podoba w miarę już i mogę za pomocą tegoż właśnie Distinga przełączać się o oktawy i sprawdzać, jak ta modulacja FM będzie brzmiała w różnych obszarach. Oczywiście również głębokość modulacji ma zasadnicze znaczenie. Posłuchajmy, jak brzmi. Piła bez modulacji. Aplikujemy modulację. O, bardzo fajne brzmienie. Teraz możemy znowu precision adderem, czyli precyzyjnym dodawaczem, zmieniać charakter tego brzmienia FM. Posłuchajmy, jak brzmi to na kwadracie. Bez żadnej modulacji. Z modulacją. Oczywiście również kształt fali oscylatora modulującego odgrywa tutaj dużą rolę. Teraz zmieniłem na sinusoidę. Jak słychać, mamy inny efekt zupełnie. Ale to jest dopiero połowa historii, ponieważ do dyspozycji mamy jeszcze drugie pokrętło i drugie wejście, czyli tak zwany locking, o którym mówiłem wam. Brzmi to tak. Jak słychać, można osiągnąć 8-bitowe brzmienia. Teraz podnoszę częstotliwość na Rubiconie. I to chwilami brzmi podobnie jak FM. Ale w połączeniu z FM można osiągnąć zupełnie inne brzmienie, bardziej rozjechane jeszcze. Posłuchajmy, jak to brzmi na trójkącie. O! Piękne! Tak to brzmi bez lockingu. Samo FM. Zmieniłem teraz oktawę w dół modulator i podnoszę znowu locking. I zmniejszam FM. Czyli jak słychać, cała fura brzmień.
Ten oscylator brzmi naprawdę dobrze. Synteza FM to jest coś, co ja lubię wyjątkowo. I muszę przyznać, że akurat ten oscylator sprawdza się w tej roli wybitnie. Więc jeżeli szukacie precyzyjnego oscylatora, to nie pozostaje mi nic innego, jak polecić wam właśnie 259, który nie dość, że wygląda fajnie, brzmi świetnie, to jeszcze jest tani jak barszcz. Polecam serdecznie i dziękuję za uwagę. Do następnego, trzymajcie się!